Witam serdecznie, kochani. Dzisiaj zapraszam na przepyszną zapiekankę z ziemniaków i z tego, co mamy akurat w lodówce. Tak jak widzicie, u mnie 5 ziemniaków, takich średnich, 4-5 jaj, 350 ml śmietanki 18%, kilka pieczarek, u mnie chyba tak z 5 sztuk, do tego jeszcze jedna cebula, jeden ząbek czosnku, dwie kiełbaski, tyle akurat miałam w lodówce, wędzonka może być inna, to co tam macie akurat, trochę boczku lub szynki, pieczarki i kiełbasę kroję w taką nieco grubszą kostkę, cebulę na drobniutko, podsmażam tę cebulę na rozgrzanym tłuszczu i jak się tylko nieco zrumieni, dodaję pokrojoną kiełbaskę i pieczarki. Dodaję też przyprawy, u mnie jak zawsze sporo bazylii, tak mniej więcej jedna łyżeczka, do tego troszkę papryki ostrej, troszkę słodkiej, troszkę pieprzu ziołowego, oczywiście nieco soli do smaku. Mieszam wszystko i chwilę jeszcze podsmażam, pod sam koniec jeszcze zetrę jeden ząbek czosnku. Mieszam chwilę i odstawiam zgrzania. Potem kroję ziemniaki cieniutko. Najlepiej zrobić to w maszynie, są naprawdę regularne, cienkie. Warto przesmarować delikatnie naczynie żaroodporne. Jego wielkość tak mniej więcej na 2-4 osoby, to zależy ile chcemy zjeść. Wielkości 28 cm, u mnie na 22. Układam warstwy ziemniaków, tak mniej więcej 4 warstwy plastrów, po bokach troszeczkę wyżej. Wykładam kiełbaskę z pieczarkami, z cebulką, tak jakby na taką tartę. Wyrównuję mniej więcej. Mam też trochę szczypiorku dymki. Pokroję tą resztkę, zostało mi tam z ostatnich jakichś domowych posiłków. Może być na przykład por, świetnie się tutaj sprawdzi, albo koperek. Do 350 ml śmietanki dodaję jajka, trochę tych przypraw, tych samych co dawałam na patelni, sól do smaku, połowę ilości tej zieleniny, wszystko razem bełtam na jednolity płyn. Nie obawiajcie się, to wydaje się rzadkie, ale potem wszystko się pięknie zetnie w piekarniku. Piekarnik już kilka minut wcześniej nastawiłam na 175 stopni. Zalewam wszystko śmietanką. Ta śmietanka fajnie wpłynie tam pomiędzy te ziemniaczki. Obniżam nieco te ziemniaki, które wystają spod zalewy. Posypuję resztą zieleniny. Stawiam do gorącego piekarnika. W temperaturze 175 stopni taka zapiekanka piecze się około 45 minut. Grzałka góra-dół. Po wyjęciu delikatnie trzeba nożem odspoić od foremki i gotowe do wykładania. Najlepiej jak ciut chociaż troszeczkę przestygnie, ale nadal jeszcze jest gorąca. Przepychota polecam wszystkim. Dziękuję za obejrzenie filmu. Co tydzień nowy, sprawdzony przepis. Nowych widzów zachęcam do subskrybowania kanału. Pozdrawiam wszystkich cieplutko. Zapraszam serdecznie na kolejne filmy.